Po filmie Duszki von Hochdalen pytaliśmy się widzów o ich spojrzenie na problem ujęty w filmie Ratunku mamy geja w klasie. Naprawdę, zdziwiam się, że on tych dwóch trenerów nie chodzi ze swoimi chłopakami za rękę. Myślałam, że to jest pewnik, tak? Zwłaszcza w Amsterdamie, nie? Że oni mogą wszędzie otwarcie, a tutaj jednak nie. Ja wiedziałem, że jest taki problem, bo znam wiele historii z Holandii i osób, które mają doświadczenie w edukacji i chciałem zobaczyć, jak to będzie przedstawione na filmie. Spodziewałem się takiego filmu, ponieważ no, dość dokładnie obserwuję życie polityczne w Europie i wiele mówi się o klęsce polityki multikulturalnej w Holandii, o asymilacji, zwłaszcza jeśli chodzi o problemy z imigrantami z innego kręgu kulturowego, że powodują nagle pewien szok, że nie akceptują tego systemu, który tolerancji, przynajmniej zadekretowanej. Więc spodziewałam się takiego filmu. A spełnił Pana oczekiwania ten film? Znaczy tak, no z drugiej strony przykre, że to tak, że rasizm, seksizm, homofobia po prostu tak bezmyślnie się odnawiają, ciągle, bez przerwy, że to trzeba po prostu... Zdziwiło mnie, że prowadzą tą akcję dopiero od 2005 roku. Myślałam, że to jest akcja, która no, ma już ze dwie dekady w społeczeństwie holenderskim za sobą. Mhm. Więc film świetny, ale z drugiej strony... trochę tak nastawia pesymistycznie. A pomyślę jeszcze, że w Polsce w ogóle się tego nie zaczęło, to dramat. Mi się bardzo podobał, bo pokazuje, że jednak problem jest jeszcze bardzo istotny nawet w Holandii, więc to zmienia ten stereotyp, że w Holandii wszystko jest już zrobione i jest wszystko dobrze. Że zawsze jest jeszcze dużo roboty. Nawet jak masz wszystkie prawa, tak jak w Holandii, niby ten facet mówi, że w Holandii już są wszystkie prawa, nie ma takiego problemu, a jednak widać, że jest bardzo duży problem.